zobaczmy sobie jeszcze ten film o kursach Jancia. Kursy FC25 zmienią twoje życie. Ja tam ogólnie pamiętam, że tam Jancio swego czasu robił jakieś filmy o tych kursach, kurde, tam była rozmowa z BJ-em 1 na 1, jak była ta debata z MRN-em odnośnie te pay to wina i tak dalej, to później jeszcze BJ wbił i też, kurde, gadali o tych kursach. Lecimy z filmem. Yo. Siemanko, Zalewski. Będą strzały w Zalewskiego robione, widzę, bo Zalewski chyba właśnie... Tak, no przecież Abek mi wbija na streama co chwilę i pisze, rób to i to, kup kurs Zalewskiego, stary, nie? Siemanko, Zalewski z tej strony. Nadszedł czas na mój kurs do FC25. Co ty gadasz? Let's go! Dobre intro. Okej, okay, okej. Okay. Aby przejąć kontrolę na... O BJ-cie też mówiliśmy. Ile te kursy kosztują? Podstawowy za 200? 247? Sporo, nie? Ten BJ-ta to chyba tańszy był. Ale no z drugiej strony, no to jest jednak community FC25. Ci ludzie takie hajsy na FC Pońcy, nie? Z dwojga złego to już bym wolał ten kurs kupić, nie? Bo na pewno ten kurs więcej da niż te FC Pońcy, to jestem o tym... Znaczy, da, no. Zależy jak będziecie, że tak powiem, przegrabiać i tak dalej. No to myślę, że więcej to da niż te FC Pońcy, nie? Czy jesteś gotowy, aby przejąć kontrolę BJ nad boiskiem? Co ty gadasz? Jestem BJ i stworzyłem kurs do FC25, którym pokażę ci krok po kroku, jak deklasować swoich przeciwników, setki godzin spędzonych na indywidualnych treningach z innymi zawodnikami. Moja cała wiedza i doświadczenie może do ciebie trafić już dziś. W tym kursie oprócz fundamentów z 6 rozdziałów, 46 lekcji, 2 duże pizze i 3 specjalne bonusy. Oczywiście nawiązanie do kartomanii musi być, to nie wiem, że w każdym, ale w większości filmów Jancia zawsze jest jakiś przytyk do kartomanii. 6 rozdziałów, 46 lekcji, 2 duże pizze i 3 specjalne bonusy. Weź sprawdź swoje ręce i zacznij osiągać wyniki, o jakich zawsze marzyłeś. To całe intro BJ-ta wpierdzieli. Co ty gadasz? Czy jesteście gotowi? Dzień dobry, zapraszam Siema. Na dzisiejszy odcinek. Smutny pieseł? Nieprawda, to jest wesoły pieseł, bo jak już chcecie grać w FC20... Co ty gadasz, że Jancio ma deala z Enebą? Gratulujemy i życzymy sukcesu, staj. Co ty gadasz? 5 to przynajmniej kupcie to po dobrych cenach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Eneba. Miejsce, w którym znajdziecie doskonałe okazje do kupienia wielu gier, w tym EA FC25. Okej. Czy dzisiaj trochę... To takie trochę przewrotne, nie? No z jednej strony krytykuję kursa, z drugiej kup FC Pointsy, stary. Ale na Enebie możecie kupić nie tylko FC Pointsy, także spoko. Czy dzisiaj trafił odcinek o wydawaniu pieniędzy we właściwy sposób, prawda? Siemanko, Zalewski z tej strony. Siemanko, Jancio z tej strony. Czy wiecie, że możecie mnie subskrybować? Skąd w ogóle znowu taki materiał o tych kursach? No bo ja sobie na tym Facebooku siedzę i już nie wiem, z 2-3 tygodnie temu wyskakuje mi reklama na twarz. Zalewski, który mówi mi, że czas na wyższą rangę. Nie pamiętam już treści tego postu, nie mogę teraz go znaleźć, bo był jako sponsorowany, ale na Facebooku mi to wyskoczyło i sobie pomyślałem, kurczę, Max, ty też do tego dołączyłeś. Natomiast kilka dni temu wchodzi mi podobna reklama znowu na Facebooku sponsorowane. Ja naprawdę daję za każdym razem ukryj, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Kurs FC25 jest dostępny, tym razem BJ, czyli kontynuacja historii z zeszłego roku. To, że mnie ich interesuje, to nie znaczy, że sobie z ciekawości nie sprawdziłem, ile te rzeczy kosztują. Pakiet podstawowy 200 zł, standardowy 247 i premium 299. Natomiast u BJ-a jest taniej, bo jest pakiet Classic 189, pakiet plus 229 i pakiet Max 249. Ten Max jest za 249, no. Ale ty, więcej tych bonusów chyba jest u tego, u Zalewskiego. Ale to pewnie bardzo podobno jest wszystko. 49 zł. Życie jest zbyt krótkie, żeby przegrywać FC25. To nam powiedział Lisek, u którego na stronie nie widać wprost, ile obecnie kosztują pakiety, ale według tego, co jest na tej stronie napisane, co mnie po prostu przeraziło, ja żyję naprawdę w jakimś innym świecie, to ten kurs można kupić na raty. Co ty, wyobraźcie sobie, zamiast raty na telewizor, zamiast raty na konsolę, bierzesz kurs do FC25 na raty. Tak, można kupić kurs do FIFA na raty i można wziąć fakturę VAT. Kurwa, kto bierze fakturę VAT? Nie. Ale nie, no tak nie ironicznie, jakaś organizacja e-sportowa może wziąć fakturę na kurs Liska, stary, nie? My się tutaj śmiejemy, a pewnie Lisek tam liczy hajs od organizacji e-sportowych za kursy, nie? Co ty gada? Kursu do FIFA, kto
Niech powiedzcie mi kto. Przy okazji widać tutaj, że Uliska również Dejmi. O, jest i Dejmi, kurde, no okej. Okay. Jakoś zaangażowany w wyrobienie tych kursów. Według tej strony jest to napisane, że na... O, nawet kanał sportowy się załapał, kurwa, no way. Październik 2024. Na pokładzie mamy ponad 1000 kursantów. 71% nice. Ankietowanych, które dołączyło, ma tam elitarną lub pierwszą rangę. 1000 osób. Z racji, że nie mogłem tam sprawdzić, ile kosztuje obecnie... O, chat GPT, okej. Okay. ...pakiet, wpisałem sobie to zagadnienie w chat GPT, no i na podstawie jakichś tam swoich danych powiedział mi, że za podstawową wersję kursu trzeba było zapłacić 300 zł albo 300, albo 497, bo tutaj dwie miałem informacje. Za pakiet premium 397 po zniżce okay. z 997 i program VIP 997 zł. Ta ostatnia policja... dobra cyfra, 997. Niezła cena, stary. Bo po zniżce to widziałem go w kościele na mszy, co ty, stary, gadasz? No to kurde, chrześcijański chłopak, bardzo dobrze. 997 i program VIP 997 zł. Ta ostatnia policyjna liczba jakoś mi się kojarzy, coś mi ktoś kiedyś pisał, więc zakładam, że przynajmniej w okolicy... Cytując wielkiego wieszcza, Rycha Peje 997, ten numer to kłopoty, nie? Ten numer to kłopoty, stary. W okolicy tych cen prawdziwych jesteśmy. 1000 zł za kurs FIFA. Z racji, że... Dzięki FIFA się skończyła za follow. Fajny masz nick, stary. To, że chyba mówisz. Moim ulubionym cytatem w tym temacie z poprzedniego roku jest... Podstawowa wersja kursu kosztuje tylko 79 zł, czyli realnie tyle, co obecnie dwie duże pizze. Postanowiłem, że będziemy Inflacja, stary. Inflacja, stary, poszła do góry. No kiedyś to były dwie duże pizze. A teraz? No ile taka duża pizza kosztuje? No teraz, no to tak mimo wszystko, tak minimum 6 chyba, nie? Dobra, no tak spieś, no, pizza też może sporo kosztować. Posługiwać się inną walutą. My nie będziemy patrzeć na to, ile te kursy kosztują w złotówkach, tylko będziemy to wszystko liczyć w dużych pizzach. Przyjmujemy okay. uprzednioną cenę 40 zł za dużą pizzę i wtedy mamy, że kurs 40, podstawowy okay. u Zalewskiego... No ja bym tak nawet 50 rzucił. Trochę taką konkretniejszą bym kupił, tak nawet za 50, nie? Ale dobra, no 40 też chyba okej. Okay. Przyjmujemy uprzednioną cenę 40 zł za dużą... Ale w sumie duża pizza, no to też trzeba ustalić, że tak powiem, konkretną średnicę, nie? Takiej pizzy, nie? No ale dobra. Pizzę i wtedy mamy, że kurs podstawowy u Zalewskiego kosztuje... Okej, okay, uśrednioną cenę. Dobra, ale nie ma, nie ma średnicy takiej pizzy, nie? Warto by jeszcze było ustalić, nie? Jaka średnica pizzy, stary? Kurs podstawowy u Zalewskiego kosztuje 5 dużych pizz. Kurs premium kosztuje 7,5 dużej pizzy. Około 7 lub 8 pizz. Za 400 zł mieliśmy chyba podobną cenę Uliska, no to musielibyśmy dać 10 dużych pizz, a za pakiet premium Uliska płacimy niecałe 25 dużych pizz. Co ty gadasz? Dobra, stary, no i teraz takie pytanie, nie? Teraz jest pytanie do widza. Co byście woleli? Czy byście woleli kupić kurs do FIFA, czy po prostu się na... Nie? Zapraszam do odpowiedzi w komentarzach i na czacie, pozdro. Trudno się w ogóle to odmienia na dużych pizz. Jak ja mam pizz? Jak w ogóle to jest niewygodne, więc zaproponuję jakąś miłą odmianę, jakby do Manu na przykład znowu dostał pieniądze za to, że reklamuje coś takiego swoim, jak już się dowiedzieliśmy ostatnio podczas rozmowy, dorosłym widzom. Dostałem dane właśnie jeszcze a propos... A, to jest ten film, no ja to w ogóle oglądałem, ja to na żywo oglądałem, pamiętam, mocny był to stream. Kanał do Manu, myślę, że mogę się tym podzielić, bo to dotyczyło wyświetlenia z listopada. 18-24, przedział też... Kurs, bo jakbym... 25 pizz to 10 kilo przybył, no. No dobra, no to nawet możesz ten podstawowy od Zaleskiego kupić, nie? Albo 6 pizz, nie? Tak 5. No nie wiem, ja bym chyba jakąś imprezę robił, zaprosiłbym znajomych, byśmy sobie pojedli, jak ludzie. No nie, tam jakieś kursy do FIFA, stary, no. Ja bym się chyba nie wiem jak wy. 18-24, przedział to jest 47%, 25-34 lat 30%, czyli to jest łącznie 77% widzów. Pakiet podstawowy kosztuje 50 kawałków kurczaka, pakiet premium 75 kawałków kurczaka lub 10 zestawów Bambi. O, zestawy Bambi. Zestawów Bambi. Dobra, to jest ciekawe, dobra, 10 zestawów Bambi, o, nie, no dobra, to już wolę pizzę. A najdroższy pakiet mielibyśmy 50 zestawów Bambi lub 249 kawałków kurczaka lub niecałych 25 dużych pizz. Skoro kwestię waluty mamy już za sobą, to teraz zajmijmy się tym, czy jest sens te kursy kupować. Jakby wam to powiedzieć. Nie ma. Kiedy myślałem sobie o tym całym zagadnieniu, to dla mnie oczywiste było to, że od początku, jak wam mówiłem,
Wszystkie te informacje można znaleźć na YouTubie. Ale jednym z argumentów tutaj jest właśnie to, że ludzie mówią, no, że tak, ale tutaj mam wszystko w jednym miejscu, nie muszę szukać i mam to od sprawdzonej osoby, no bo Bejot świetny gracz, Zalewski świetny gracz i lubię też ich oglądać. No więc może część ludzi to nawet jako taką formę wsparcia tego twórcy traktuje w porządku. I ja wtedy zaczynam się zastanawiać, no tak, jaka może być motywacja kogoś takiego, kto kupuje taki kurs? Wydaje mi się, że są dwie. Własna satysfakcja albo myśli o tym na poważnie i uważa, że jak wykupi taki kurs, to się dowie jeszcze więcej i będzie w stanie wejść na taki poziom, gdzie będzie mógł rywalizować w turniejach. Wydaje mi się, że to są dwie takie prawdopodobne opcje. Nie wiem, czy wchodzi jeszcze jakaś trzecia. Jak wchodzi, to możecie mi dać znać. Może nie wziąłem tu czegoś pod uwagę. Okay. Ciekaw jestem, jak tam... Nie, no wydaje mi się, że jest dużo jakichś takich ludzi, co po prostu zarabiają w kurs. No, znaczy dużo, no nie wiem czy dużo, no. Jest jakaś tam pewnie taka grupa docelowa ludzi, którzy po prostu zarabiają dużo siana, no powiedzmy, nie wiem, 10 koła na miesiąc, 15, 20 i sobie tak pykają fifkę w wolnym czasie i chcą po prostu sobie ze znajomymi lepiej grać, nie? I wydaje mi się, że tacy ludzie są targetem chyba takich kursów. Zresztą, no, ci sami ludzie bardzo dużo siana w FC Points wrzucają, nie? No to w takim przypadku, no to już bym wolał kupić ten kurs niż te FC Points tak naprawdę, bo ten kurs, no, da więcej, nie? Oczywiście, no, też mówimy, że tak powiem o takich ludziach, którzy, no, zarabiają generalnie dużo siana i na przykład nie mają czasu na szukania tego na YouTubie, no to tutaj byłbym w stanie, że tak powiem, jakoś wytłumaczyć sens kupowania tych kursów, nie? Bo jak kupisz taki kurs, no to rzeczywiście masz wszystko w jednym kursie, to jeszcze ma jakiś sens. Jak powiedzmy masz godzinę, dwie wolne czasu, no jakoś chcesz, że tak powiem, miarę to ogarnąć i tak dalej, nie? To powiedzmy jest taka grupa docelowa, która może rzeczywiście jakiś sens ma kupowanie takiego kursu, nie? Tu jest taki koncept przeliczania czasu na złotówki tak naprawdę. No jeżeli powiedzmy ta godzina jest dla ciebie na tyle cenna, bardziej ci się opłaca kupić kurs od takiego Zalewskiego czy Bejota, niż szukać tutoriali na YouTubie, no to tutaj jeszcze widzę sens, nie? No ale no, na przykład Koliwka mówi, że dzieci, nie? Dla dzieci nie ma sensu, tak? No bo tutaj tu są te dwa warianty, no albo grasz kompetytywnie, albo już nie pamiętam co tam było, nie? Że tam mniejsza, nie? Generalnie no ja nie jestem jakimś przeciwnikiem tych kursów, tak? No każdy ma, że tak powiem, swoje pieniądze, niech sobie kupuje za to co chce, ale ważne, żeby to były jego pieniądze, tak? No i taka grupa docelowa ludzi, powiedzmy po 30, którzy dużo zarabiają i chcą lepiej grać w FIFA, no to dobra, no rozumiem, ale no dzieci to kupują, no tu niestety prawdopodobnie też może tak być, tak? Oczywiście, no allegedly, no ja, że tak powiem, nie znam żadnej analityki, no Bejot tam twierdzi, że duża część jego widzów to są dorośli ludzie, no nie chcę, że tak powiem, w to wchodzić, nie chcę tego weryfikować, nie mam danych. Jakby spoko. Nie mam na to potwierdzenia, tak? Ale czy te systemy weryfikacyjne, kto to kupuje, są na tyle mocne, żeby wykluczyć taki fakt, że to kupowały dzieci? No raczej nie. No. Nie wiem, no taki młody, nie wiem, dostanie sobie 200, tam 300 zł, nie? Kieszonkowego. No to generalnie i tak lepiej, żeby kupił kurs niż FC Points. No ale no w takim przypadku, no to no nie powiedziałbym, że to miało jakiś sens rzeczywiście, nie? No tak naprawdę na pewno jest w stanie coś pomóc taki kurs, ale dla takiego, powiedzmy, młodego, powiedzmy 18, tam tak 15, 15-20 dajmy na to taki przedział, to myślę, że spokojnie może sobie tam na YouTube też poogarniasz, tak? No taki młody będzie miał więcej czasu na oglądanie tych tutoriali i tak dalej. Wiadomo, że tutaj no jest ten plus, że to jest wszystko w jednym miejscu, ale jak ktoś jest młodszy, to lepiej chyba rzeczywiście po prostu te tutoriale na YouTube pooglądać, nie? Wydaje mi się, że lepiej można spożytkować te pieniądze po prostu, nie? Ale do na co wydaje pieniądze, no to już po prostu nie jest moja sprawa, a druga sprawa, że jak ktoś kupuje FC Points od tej gry, no to już niech lepiej kupi ten kurs, no na pewno więcej z tego wyniesie niż z paczki za tam 200-300 zł, której trafi jakiś ścierwo. Albo nawet jak trafi dobrą kartę, ta karta i tak za 3 miesiące będzie do... Także ten kurs jest lepszym pomysłem, no to już muszę też przyznać. No opcji nie wiem, czy wchodzi jeszcze jakaś trzecia. Jak wchodzi, to możecie mi dać znać. Może nie wziąłem tu czegoś pod uwagę. Ciekaw jestem, jak tam inwestycje tych, co opłacili 3000 za skład na początku tej gry i okazało się, że ekstra kasy na 99% w tym roku nie będzie. Jak tam wasze inwestycje turniejowe, co? Opłaciło się. Zatem wyobrażam sobie... A, to też jest jakiś przytyk, bo tam w ostatnim filmie też mówił o jakimś ziutku, co też wydał jakieś kurde grube siano FC Pointsy i że to niby jakaś inwestycja była, no. Opłaciło się. Zatem wyobrażam sobie to w ten sposób, że ktoś, kto przejdzie ten kurs, on po tym kursie będzie w stanie rywalizować ze sceną pro, która nie potrzebowała tych kursów, żeby stać się pro. Ten tekst... A to na pewno, nie? To 99%, że nie. No, żeby tam naprawdę wbić na taki poziom, no to musisz mieć chyba już predyspozycję. Myślę, że jak już serio o tym tak poważnie myślisz, no to musisz więcej zainwestować, jakieś coachingi i tak dalej, nie? Jak już naprawdę ktoś chce wproić, ale generalnie też powiem wam tak, nie? Nie idźcie
pro FIFA, nie idźcie, no bo po prostu no ta gra jest tak, no po prostu nie jest tego warta, stary, nie? To jest taka antyesportowa gra, stary, że jeżeli ty naprawdę, człowieku, oglądając to myślisz, żeby iść pro FIFA, nie rób tego, stary, naprawdę to nie jest warte twojego życia, no to nie to tak, że nie szanuję czy coś, ale no, w mojej opinii, jak ktoś chce po prostu osiągnąć, być prosem w tej grze, no to musi mieć psychę ze stali, nie, stary? Nie idźcie w to, naprawdę jest, no chyba wszystko jest tego lepsze, nie? No to już nawet tworzenie kontentu jest po prostu lepsze w mojej opinii, nie? No bo już naprawdę, żeby mieć jakieś siano, kurde, z bycia prosem w tej grze, to musisz naprawdę mieć jakiś mega poziom, stary, nie? No, no daj spokój. Ze sceną pro, która nie potrzebowała tych kursów, żeby stać się pro. Ten tekst pod tytułem, no, że na YouTubie jest mu ciężko coś znaleźć, więc ma to wszystko w jednym miejscu, to ja zaczynam się zastanawiać, okay, no, jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem prostych rzeczy na YouTubie, to to chyba nie jest potencjał, żeby być prosem. Tak mi się coś wydaje. Ale być może upraszam. Oj, ale ile osób ma teraz problem z szukaniem czegokolwiek, to daj spokój, nie? Ale być może upraszam. To może to są zupełnie niepowiązane rzeczy. Mi się wydaje, że jednak trochę są powiązane. Jak już daje nam to jakiś wizerunek osoby, jak nie potrafi sobie wejść w wyszukiwarkę na YouTubie, wpisać jakieś rzeczy, tylko musi wydać na to 200 albo 300 zł. Dobra, więc przejdźmy do tego. No generalnie ta gra tak naprawdę polega też na tych schematach, nie? No jak się wyuczysz tych schematów, no to w zasadzie na pewno każdy z was miał taką sytuację, albo prawie każdy miał taką sytuację, że mimo, że tam macie, powiedzmy, jesteście w stanie wyszukać jakieś tutoriale na YouTubie, no macie tam powiedzmy 20-25 lat nawet i tak dalej, no i tak was rozjedzie jakiś Maciek 12, nie? W tej grze, także ktoś, że tak powiem, nie umie wyszukać tutoriala na YouTubie, to nie znaczy, że was nie w tej grze, nie? Miałem też, że tak powiem, widzów, którzy no widać, że na tym czacie, że no nie są jacyś mega rozgarnięci, a na przykład grają lepiej ode mnie, nie? No nie wiem, no ta gra generalnie to też nie jest rocket science, tak? Bardziej jest kwestia tego, czy jesteś w stanie wytrenować swój mózg na tyle, żeby po prostu wbijać te schematy na blachę, tak naprawdę. Mój mózg po prostu jest anty te schematy, ja mam obrzydzenie, znaczy obrzydzenie, no czasem też wiadomo używam jakichś tych schematów, ale generalnie jakbym miał siedzieć w składbaty z 10 godzin i wbijać te schematy na blachę, to bym musiał nie? Ale jeżeli masz taki mózg, że jesteś w stanie to robić, to będziesz dobry w tej grze. No i to bardziej jest tego kwestia. Nie, no to ten argument, że 300 musi wydać, bo nie może znaleźć na YouTubie. No ile twój czas naprawdę nie ma jakiejś mega wartości, to też jest głupota. No to też powiedzmy to jasno, nie? Dobra, więc przejdźmy do tego, że przynajmniej tu ma pewne, że dobrą radę będzie miał, bo tam ktoś jest bardzo dobry, Zalewski na przykład, tak? No okej. Okay. A czy ten Zalewski czasem nie pisał w tym roku, jak sobie na Twitterze tam rozmawialiśmy, że on w tym roku już nie gra kompetytywnie, bo... e-sport jest martwym mięcielu, a gra na pro poziomie obrzydliwa. No to akurat są fakty, no. Bo granie kompetytywne straciło dla niego sens. To mówię, przy założeniu, że ktoś kupuje to, żeby zacząć grać pro na turniejach, to nie jest jakaś taka malutka wskazówka, że to chyba nie jest dobra droga. Więc przejdźmy teraz do tego, co będzie dotyczyło większej ilości osób, czyli to, że dla własnej satysfakcji. I tu na pewno się pojawia argumenty pod tytułem, a co, jak jest kurs instrumentu albo kurs grafiki, to nie można sobie kupić, żeby się rozwinąć? No to no ja wam to przedstawię w ten sposób. Nie, no dzień dobry, pan z tego ogłoszenia o pracę, tak? Tak, dokładnie. No dobrze, a mógłby pan przedstawić jakieś swoje kwalifikacje bądź umiejętności? Tak, ukończyłem między innymi kurs FIFA, mam tutaj certyfikat, na to proszę spojrzeć. W porządku, a czy mógłby pan przedstawić jakieś swoje kwalifikacje lub umiejętności? Już rozumiemy różnicę między rozwijaniem swoich umiejętności w takich dziedzinach jak grafika, muzyka, nie wiem, biznes, a grą komputerową, w której na poziomie pro bardzo, bardzo często decyduje o zwycięstwie. Przypadek? Co ty gadasz? Pro event, nie? Czyli to jednak nie jest to samo, bo tak samo nie pójdziesz i nie powiesz jakiejś dziewczynie, ej, przeszedłem ten kurs. Ja wiem, że tutaj wkraczam w niebezpieczeństwo. Co ty gadasz, kurde? No wyobraźcie sobie wyrwać dziewczynę na przejście kursu Zalewskiego. Mocna akcja, mocna akcja. Ja wiem, że tutaj wkraczam w niebezpieczny temat, bo sporo z tych osób mogło w ogóle nie wiedzieć, że są jeszcze kobiety. Nikomu tym nie zaimponujemy, jedyna szansa, że możemy się lepiej pokazać, jak chcemy zacząć streamować. A streamowanie to jest zupełnie inna zabawa, bo żeby streamować niekoniecznie trzeba być turbo koksem. Wystarczy... No plus jeden, no ja przecież ja mam jakiś mega poziom w tej grze.
tam poziom, no czasem tam wbije 11 winów, nie? A czy wiadomo, że jak ktoś gra lepiej, no to rzeczywiście jest to jakiś argument, że ludzie tam go jakoś tam bardziej mogą oglądać, bo na przykład ma dostęp do lepszych nagród, może ktoś tam jest w stanie się coś tam nauczyć i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowana mniejszość tego, co jako streamer tak naprawdę potrzebujesz, nie? Nawet PLKD nie gra źle, no nie powiem, no ostatnio na przykład 19-1 w tamtej edycji miał, nie wiem jak w tej edycji sobie radzi, bo tam sobie nie śledzę tego w ogóle, nie? Ale jest dobrym graczem, ale to też nie jest gracz taki top of the top, nie? Dajmy na to PLKD. No a PLKD no to ma tak 100-200 koła codziennie na odcinku, stary. No i on tam, nie wiem, z jakimś Zalewskim, z jakimś Bejotem, no to on dostanie na dziurę, stary. No bo on skillowo jest dobry, na pewno ogarnia, ale nie jest taki top of the top, nie? Znaczy PLKD kiedykolwiek potrzebował jakiegoś mega skilla, jakiegoś kursu, żeby, nie wiem, lepiej robić content? No nie wiem tak naprawdę, czy PLKD przeszedł jakiś kurs, no to już trzeba by PLKD spytać, ale nie wydaje mi się, że to było niezbędne w jego przypadku. Wystarczy spojrzeć na przykład na Domanu lub PLKD. W przypadku Domanu to nawet nie trzeba umieć nagrywać dobrych filmików. I to jest moment... Jak zwykle przy tych do Domanu musimy... I to jest moment, w którym... Bierzcie pod uwagę, że ja was, ci, którzy teraz to oglądacie i się zastanawiacie nad tym, co mówię, ja was traktuję poważnie, bo uważam, że stać was na więcej niż spełnianie własnych ambicji, płacąc komuś 300 zł za to, żeby wbić 3 winy więcej w lidze weekendowej. Nie chodzi tu o pierwszą ligę, o... wbijanie nagle... No tak sobie tak, no trochę tak jest. No wiadomo, że tam jak jesteście powiedzmy na poziomie tych 9, to może wbijecie 12, no na 15 będzie wam ciężko po takim kursie raczej wejść. No chyba, że jesteście jacyś wybitni, ale to raczej będziecie zawdzięczali sobie niż temu kursowi bardziej, nie? Domanu prześladowany, znowu Domanu prześladują, nie? Na tym YouTubie. W lidze weekendowej. Nie chodzi tu o pierwszą ligę, o wbijanie nagle co tydzień 20-0. A nawet gdyby chodziło o to wbijanie pierwszej ligi elitarnej, whatever, co tydzień, to dla mnie to jest strata kasy. I teraz wchodzimy w moment, nie patrz komuś do portfela. Czy wy, jak śmiejecie się z Manchester United, że kupili Antonego za ileś tam 10 milionów, to patrzycie im do portfela? Czy widzicie, że wydali hajs na gościa, który obecnie nie umie nawet wejść i kopnąć piłki z ławki? I śmiejecie się z tego po prostu, że ktoś mógł tyle pieniędzy wywalić na kogoś takiego? Dla mnie, subiektywnie, strata kasy na te kursy. Tych, co chcą kupić, i tak nie przekonam. Tych, co nie chcą kupić, to i tak nie kupią. Tych, co są niezdecydowani, może kupią, może nie kupią, po tym jak to obejrzą. Więc ja nie za bardzo widzę tutaj, żebym zaszkodził jakoś specjalnie tym tutaj wymienionym osobom. Nawet wpisałem w ChatGPT, czy są może jest więcej jakichś osób, które to robią. Wpisywałem w Google, szukałem i nic mi na ten temat nie wyskakiwało poza tą stroną MakeItGG, która jakby robi takie kursy też w innych grach, czyli po prostu znaleźli sobie sposób na hajs. Nawet szukali montażysty na jakiejś tam ofercie do pracy. Ale teraz przychodzi ostatni argument. No tak, Janek, ale na YouTubie nie ma takich kursów. No bo jak już są, no to nie wiadomo, czy ci ludzie faktycznie potrafili grać, czy nie potrafili. Nie są na tym samym poziomie co Zalewski, Bejot i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no nie wiem, no materiałów generalnie jest sporo na YouTubie. Znaczy wiadomo, że to nie jest jakiś taki kurs warty, ale można, kurde, sporo z tych materiałów wyciągnąć, jeżeli komuś oczywiście zależy na tym, nie? Tam bardzo dużo jest, no szczególnie po angielsku, to dużo jest takich kanałów, no to już tam bez przesady, no. Wiadomo, no może taki kurs ma troszeczkę więcej, może to jest bardziej zwarte, bardziej przystępne i tak dalej, ale to, że nie ma materiałów na YouTubie, na pewno jest od cholery materiałów na YouTubie, nie? Ale ogólnie tak, no jest jeszcze taka jedna perspektywa odnośnie te kursy, nie? No z perspektywy kupującego, no czy to się jakoś mega opłaca, no to już mówimy o tym, że tak, no ciężko znaleźć takie zastosowanie, no takich kursów, nie? Które rzeczywiście ma jakiś taki większy sens, nie? Ale z drugiej strony patrząc na to tak całkowicie biznesowo, jak mamy powiedzmy, że tak powiem, możliwości zarabiania z FIFA, tak? No głównie, no wydaje mi się, że najlepiej, no to takie tworzenie kontentu, tak? Jeżeli chodzi o FIFA, bo pro eventy, no to mega ciężko. Sam się zastanawiam, nie? No tak mówimy o tych kursach, no że generalnie, no to się nie opłaca, ale z perspektywy takiej osoby, która dobrze gra w FIFA, ma jakąś tam markę wyrobioną i tak dalej, no to przecież biznesowo taki kurs, no to no tutaj trzeba przyznać, że no jest to niezła opcja. Czy sam bym robił takie kursy? Jeżeli bym dobrze grał, no oczywiście to jest abstrakcja. Ja nie mam takich ambicji i raczej takich kursów, gdy nie zamierzam robić. Raczej nie będę na takim poziomie, żeby był jakoś kompetentny na tyle, żeby jakieś kursy robić. Ale tak naprawdę, no ludzie tak biznesowo, znaczy już nie chodzi o FIFA, ale tak naprawdę o wszystko. No tylko wiadomo, no
dobra, no to też jest, że tak powiem, no to też było to poruszone, że kursy też dobrze, żeby miały jakąś taką wartość, która rzeczywiście wam się przyda w życiu, a to jest jednak gra komputerowa, która takiej wartości dużej wam nie przyniesie, tak? Ale generalnie no ludzie tak zarabiają, tak? No jak już ludzie zaczną jakiś content robić i tak dalej, no to kolejna, że tak powiem, kwestia, no to jest robienie takich kursów. No i tak się zastanawiam, czy ja w sobie bym nie napierdziałał takich kursów dla kasy, no, no bo nie oszukujmy się, te kursy są całkowicie dla kasy, nie? Nie wiem, musiałbym się na tym głębiej zastanowić, ale jakby powiedzmy Jancio, bo on teraz chyba o tym bezpłatnym kursie będzie gadał, nie? Tak naprawdę jakby Jancio wypuścił też kurs płatny, ja bym to nie miał z tym żadnego problemu tak naprawdę, tak? No jeżeli byłby w stanie to zmonetyzować, to on, nie stary, ja bym totalnie nie miał problemu, jakby Jancio nawet po nagrywaniu tych filmów, że te kursy... Nie, no dobra, no to by była hipokryzja, to już bez przesady, ale jakby Jancio z takim kursem płatnym wystartował, ja tam generalnie, mi to jakoś te kursy nie przeszkadzają, no niech sobie robią, no jeżeli jest w stanie ktoś za to zapłacić, to są jego pieniądze tak naprawdę. Ma to sens? Nie ma, ale tym bardziej nie ma kupowania FC Pointsów, gdzie ludzie kupują FC Pointsy nagminnie, tak? Także jak dla mnie to już lepiej kupić taki kurs niż te FC Pointsy, tak? Popatrzmy na takiego Bejota, nie? Hob ma kanał na YouTubie, rzuca tam filmy, no na pewno jakieś siano za sens, jakieś współpracę pewnie też ma. Ma ogólnie jeszcze Facebooka, nie? Na Facebooka tam wrzuca jakieś posty, jakieś tam chyba filmy te wrzuca i tak dalej. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie pieniądze są na Facebooku tak naprawdę. Ja kiedyś miałem taki okres, że wrzucałem, znaczy ja cały czas tak naprawdę wrzucam rolki na Facebooku. One teraz nie idą, ale miałem taki okres, że tak łapałem po 10 tysięcy wyświetleń i więcej każda rolka. No i tam zdarzało się, że na miesiąc, kurde, udawało się, kurde, nawet jakieś siano w takim przedziale 85-110 zł na miesiąc, nawet, kurde, się na miesiąc, nawet na miesiąc udawało się na przykład samych rolek za reklamy na Facebooku ogarniać, nie? Na Facebooku nawet chyba jest taki motyw, że nawet możesz czasem kupić promowanie i to jest w stanie tak dobrze pójść, że hajs za reklamy jest w stanie ci to zrekompensować. Tak słyszałem, Devin Nash coś takiego kiedyś mówił. Nie wiem, czy da się takie coś zrobić na polskie warunki, ale słyszałem, że jest taki motyw na Facebooku, także... A Bejot ma bardzo dobry profil na Facebooku, tam wie, że on ma jakieś zasięgi, masakrze, on chyba tam jakieś filmy wrzuca. No i na pewno z reklam na Facebooku też ma jakieś siano, nie? Streamuje, wiadomo, suby, nie suby, donate, no i te kursy, nie? No i z tych kursów na pewno też ma siano, także tak patrząc z perspektywy biznesowej, no bardzo dobrze, że oni napierdzielają te kursy, bo dobre pieniądze z tego są. Generalnie w mojej opinii, no nawet stworzenie takiego kursu, jeżeli jest w stanie ktoś zapłacić za twoją wiedzę, to nawet jest troszeczkę lepsze niż na przykład promowanie coinsellera. Jedno i drugie, no to może jest wątpliwe, jeżeli chodzi o wartość pieniądza, ale z drugiej strony, no kurs nie łamie regulaminu, nie? A sprzedawanie coinsów, no to jednak jest łamanie regulaminu EA. Czy powinniśmy się jakoś tym przejmować? Nie, no i tak lepiej kupić coinsy niż FT Pointsy, nie? Tak samo z kursami. No ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś jest w stanie to jakoś kupić, to jest chyba nawet lepsze niż gdy promowanie na przykład coinsellera, w mojej opinii. Aczkolwiek mówię, no też jeżeli chodzi o promowanie coinsellerów, to też nie o to chodzi, nie? Chciałbym po prostu powiedzieć, że jakby ja też nic nie mam do tego, że ktoś próbuje coinsellera na przykład, nie? Jakby to spoko, nie? I tak, kurde, po prostu tyle osób już próbuje tych coinsellerów, że ja tam nie zamierzam za nikim latać z widłami, że próbuję coinsellera, nie? Ja tam generalnie, no to tak mam takie podejście, no nie bardzo bym chciał, nie? Bo to jednak, no wystarczy jedna taka sytuacja, że twój widz kupi z twojego linka u coinsellera coinsy i dostaje bana, no to już trochę głupio, nie? Ale jak już mówię, no wiadomo, też trzeba mieć świadomość, kupując coinsy, że możesz dostać bana i tak dalej. Wszystkie motywy biznesowe mają takie złe strony i dobre strony, ale no z perspektywy biznesowej takie kursy, no to jednak, jeżeli taka grupa celowa rzeczywiście się znajdzie, no to jest, kurde, dobry sposób na biznes, tak? Jeżeli jednak rzeczywiście chcesz jakoś żyć z FIFA, zarabiać na tej grze i tak dalej, nie? Aczkolwiek mimo wszystko, no czy te kursy mają jakiś taki sens? Mało jest takich przypadków, nie? Jak już mówiliśmy. Dobra, lecimy dalej, bo się tam rozgadałem. No i teraz uwaga. Epic instrumental. Czy jesteś gotowy, żeby mnie subskrybować? Jestem Jancio i wkrótce stworzę kurs, w którym pokażę wam, jak się gra w tą grę za darmo. Co ty gadasz? Dzięki mnie i temu kursowi zaoszczędzicie co najmniej 50 kawałków kurczaka Kentucky, 10 zestawów Bambi lub 5 dużych pizz. Dla tych, co mnie nie znają, mam 24 lata. Przez 3 lata grałem w Pro Evolution Soccer, gdzie zdobyłem wicemistrzostwo Europy w oficjalnym turnieju UEFA. A następnie wszystko to rzuciłem, bo nie miało to sensu w przyszłości, ponieważ e-sport w tej grze nie istniał, a wszystkie stołki były obsadzone. I przerzuciłem się na FIFA, gdzie z miejsca wszedłem do ekstraklasy i regularnie z roku na rok zajmowałem około 8 do 12 miejsca w tabeli. Mój najwyższy bilans w U-Champions FIFA 23 wyniósł chyba 88 wygranych, jak dobrze pamiętam. W zeszłym roku regularnie wbijałem pierwszą rangę 20-0 kilkukrotnie, a w tym roku wbijam regularnie drugą rangę, grając tylko i wyłącznie na LTG, takimi składami jak Ian Rush na napastniku, a w ostatni weekend chciałem wbić 15-0 i dzieliło mnie od tego jedno spotkanie
z cheaterem. Zapraszam już wkrótce na kilkuodcinkowy, 8, 10, nie wiem ile mi tego wyjdzie, kurs FC25, który zresztą już Kinetic zrobił, nawet nie wiedziałem o tym przypadku. O, jeszcze Kinetic też, tak, tak, no tam też słyszałem, że Kinetic też jakiś darmowy kurs kurde zrobił. No jest, a nie? Za darmo to G, nie? Każdy tam może skorzystać i no tu nie ma jakichś dylematów, nie? Przypadkowo na to trafiłem, za darmo, na moim kanale. Pozwólcie, że... Aczkolwiek ja żuję, jakby on to zmonetyzował, ja bym nie miał problemu z tym tak naprawdę, nie? No poza tym, że trochę... To była hipokryzja, ale to wiadomo, ludzie mówią różne rzeczy, ja też miałem Ultimate'a edycji nie kupować, także każdy ma swoje za uszami. Za darmo, na moim kanale. Pozwólcie, że teraz przeczytam wam komentarze, które łatwo obalą to, co wszystko tutaj powiedziałem. Okay. Zobacz opinię moich kursantów. Kurs polecam w uj! Ogólnie zawsze robiłem takie 6-7 winków, wczoraj kupiłem kursik, przerobiłem tylko obronę i z bilansu 3-4 przed kupnem, wbiłem dzisiaj 10-5. Pierwszy raz w życiu, więc gadasz? Bardzo polecam. Czyli Jomek robił 6-7 winków, dał minimum 2 stówy i zaczął robić 10 winków i uważa, że to jest dobra inwestycja. Myślę, że jakby obejrzał jakieś 3 filmy na YouTubie o obronie i by do tego, że tak powiem, przyłożył trochę uwagi, to może by wbił 8, albo nawet 9. Myślę, że to był po prostu taki case, że Hop po prostu tam totalnie nie ogarniał i po prostu kupił kurs. No ale jakby zrobił research na YouTubie i pooglądał parę tutoriali, to myślę, że to by też mogłoby mu to pomóc. I zaczął robić 10 winków i uważa, że to jest dobra inwestycja. Inwestycja. Jestem zadowolony z niego, mimo że jeszcze nie przerobiłem całego. Na razie wbiłem 7-9 Wood Champions, a nie 4-11 jak ostatnio. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że to nie jest kwestia z 4-11 do elity, tylko to jest poprawa oczy winy? 200 zł. Gram pierwszy rok w Ultimate Team i stakowałem 6. dywizję, a teraz brakuje mi jednego winka do 4. Dzięki. Ogólnie spoko, kurczę, trzeba co prawda trochę na naukę poświęcić. Dobra, to jest mocny case. Znaczy jakby ja tam nie ten, nie to, że jakoś hejtuję tych ludzi czy coś, nie? No ale bicie z 6 do 4, no to też na YouTubie na pewno tutoriale są na tym poziomie, nie? Ale taki poziom to był the top, no to też te kursy ci mi pomogą. No to tak, no tak myślę, kurde, do jakiej grupy docelowej te kursy by pasowały, jeżeli chodzi o sam skill w grze, nie? Bo to tak, że przejść z 6 do 4, no to na pewno ci tutoriale z YouTube'a pomogą, nie? Na jakimś wyższym poziomie, no i tak pewnie będą niewystarczające, nie? No to tak rzeczywiście skillowo, no ciężko, ciężko. Teraz brakuje mi jednego winka do 4, dzięki. Ogólnie spoko, kurcik, trzeba co prawda trochę na naukę poświęcić czasu, ale warto. Jak kupowałem ten kurs, to jakoś specjalnie nie chciało mi się tego oglądać, ale obejrzałem. Coś tam... No, hopy mają 200 zł za kurs i nawet im się nie chce oglądać, nie? 11, 9, 14, 6. No to też tak czuł inny, nie? Dopiero teraz siadam do tego kursu na poważnie. Aha, i jak siądzie na poważnie, to będzie... Nie, no nie będzie. Tam poćwiczyłem i z 11, 9 zrobiłem 14, 6. Dopiero teraz siadam do tego kursu na poważnie. Czyli ziomek zapłacił za kurs. Jeżeli to jest ten... kurs, za to jest minimum 170 zł, tam było chyba u Bejota, nie? Zapłacił 170 zł za coś i napisał, że jakoś specjalnie mu się tego nie chciało oglądać. Oglądam niska. No to jest dobre. Nie, no, ludzie... Jak to możliwe, że gracze FIFA nie szanują wartości pieniądza, stary? Jakim prawem, stary? Co ty gadasz? Jakoś specjalnie mu się tego nie chciało oglądać. Oglądam niska od FIFA 22, kupiłem jego pierwszy kurs do FIFA 23. Po jego przejściu podczas premiery kursu do FC 24 również go zakupiłem. No ten to jest dobry, nie? Ho kupił do FIFA 23 i jeszcze kupił do FC 24. Raz kupić taki kurs? Dobra, ale dwa razy? No przecież to jest prawie to samo, tylko masz trochę inne mechaniki, nie? Nie wiem, co musiałoby być w tym kursie z edycji na edycję, żeby było sens kupować kurs od nowa za 200 zł ponad, jakby od tej samej osoby, nie? Generalnie, jeżeli ten kurs rzeczywiście jest dobry, no to powinieneś mieć takie podstawy ogarnięte gry, że w nowej edycji wystarczyłoby ci po prostu ogarnąć jakieś, kurde, po prostu schematy, które działają, nie? Że tu na przykład działa speed boost, tu działa to, tu działa to, tu działa to. To ci powinno wystarczyć. Jeżeli rzeczywiście kurs, który kupuję za te 200 zł, jest dobry, nie? Na przykład te liska, nie? No te liska, no to są drogie, no to one pewnie są jakieś obszerne, nie? Także to już stali, jakby z edycji na edycję kupowanie kursu, totalnie nie widzę sensu, nie? Czy ty, Janek, sugerowałeś, że to dlatego, że ktoś się wybił i zaczęli ludzie oglądać jego materiały, to zrobił taki kurs? I czy ja mówiłem o tym, że ta gra zmienia się z pół roku na pół roku, z roku na rok i ci ludzie kupują jeden kurs po drugim? Ja naprawdę zaczynam tracić wiarę w niektóre osoby. Jesteś taki mądry. Plus jeden, nie? Dobrze powiedziane. Ja naprawdę zaczynam tracić wiarę. To są gracze FIFA. To są gracze FIFA, to wiecie, nie? 90 IQ średniej, nie? Mądry, to zrób to sam. No właśnie, jestem taki mądry.
więc zrobię to sam. Dla mnie, jak zobaczyłem, ile ludzi, w tym nie miałem serio świadomości, kupuje te rzeczy. I to jeszcze, że widzę, że na przykład u Liska jest 1000 niby kursantów, 1000 osób płaci okay. za to, 500 zł każda. W jakimś dziwnym świecie, słuchajcie, żyjemy. Tyle Mega. Chciałem powiedzieć. Tyle. Trzymajcie się. Na razie. A ja sobie po prostu trochę open pogadam i tyle. I nie będę robił żadnego kursu i mam Ale no w sumie fajna inicjatywa ze strony Jancia, że ma ochotę zrobić taki kurs za darmo. No to oczywiście, że no szanuję, no czemu mam nie szanować, tak? No jeżeli wiadomo, że tam on to wrzuci na YouTubie, też tam z jakiegoś AdSense'a też to zgarnie, ale generalnie no nikt na tym nie traci, nie? Tak naprawdę jest sytuacja win-win, nie? Jeżeli ma taką ambicję, no to bardzo dobrze. Wielkie dzięki wam za dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, subika, followka. Na Twitchu też możecie zostawić, bo linka macie w opisie. I zapraszam również do sprawdzenia mojego filmu na temat taktyki 4-4-2-1-3, tak? Ta, która ma 3-3-1-3 w fazie z piłką. No i cóż, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Siemanko, pozdro, do następnego, na razie, eluwa.